Witajcie. Powiem Wam dzisiaj o tym, jak dobra atmosfera potrafi zagłuszyć zło. W sensie, że tego zła nie widać w dobrej atmosferze. To jest bardzo ważny materiał, ponieważ wiele złych rzeczy się dzieje ogólnie w chrześcijaństwie. Bo już nawet nie będę mówił o tym, jak dobra jest atmosfera, powiedzmy, w świecie, jak wiecie, leje się alkohol, jest impreza, też jest dobra atmosfera, prawda? Ludzie śpiewają i tak dalej. Nawet nie będę o tym wspominał, ale powiem o tym, jak jest dobra atmosfera w chrześcijaństwie i dzieją się złe rzeczy wtedy. Przejdę do Biblii, bo to jest biblijne ogólnie, tak? Zobaczycie, dam Wam doskonały przykład tego, jak w dobrej atmosferze ludzie grzeszą, tak? Dam Wam przykład z Biblii. Jak Izraelici to robili, powiedzmy, tak? Ale też chcę powiedzieć o pewnych przykładach, jakie, powiedzmy, miały ostatnio miejsce, że kobieta była mianowana na pastora, tak? Czy też na pastorkę, jeżeli to się odmienia. I wiecie, biskup Marek Kamiński był uśmiechnięty. Nie wiem, czy była tam muzyka, ponieważ nie włączałem tego z głosem, ale wiem, że biskup był uśmiechnięty, tak, widziałem tam tą kobietę, która była mianowana na pastorkę i ogólnie atmosfera wokoło, można było to wyczuć, była wręcz dobra. Ale czy samo to, że kobieta jest pastorem, jest dobre, jest biblijne przede wszystkim? No wiemy z Biblii, że nie ma czegoś takiego jak kobieta pastor, tak? Poza tym jest napisane, biskup ma być mężem jednej żony, więc nie ma tam mowy o tym, że kobieta ma być żoną jednego męża, tak? Nie ma czegoś takiego na odwrót, więc ale jeżeli chcecie obejrzeć ogólnie mój materiał, właściwie mam dwa takie materiały na ten temat, tak, dlaczego kobieta nie powinna być pastorem, to są na moim kanale, tak? W tym materiale nie będę o tym mówił, bo chcę się skupić na innym temacie, tak, że panuje dobra atmosfera, kiedy jest czynione zło. I chcę właśnie dać jeszcze jeden taki przykład i przejdę do Biblii. Jeszcze jeden taki przykład, jaki widziałem, to ekumenia, w sensie, że był taki filmik kiedyś, jak ktoś był mianowany też na kogoś, nie wiem na kogo, czy na pastora, czy na kogoś, i był tam pastor zielonoświątkowy, ale też ksiądz kładł rękę na tą osobę, która miała być mianowana na pastora, tak? Czyli ekumenia, powiązanie niby biblijnego chrześcijaństwa, tak, z kościołem katolickim. To jest powiązanie, bym powiedział, zła z dobrem, ale już w kościołach zielonoświątkowym też się robi wiele zła, więc nie do końca nazwałbym to dobrem, zwłaszcza jeżeli jest powiązanie z kościołem katolickim, tak? Poza tym, co do, powiedzmy, biskupa Marka Kamińskiego, to też pamiętam, jak był w kościele katolickim, jakby nie widzieli zła w tej ekumenii, tak? Także w tym wszystkim też była dobra atmosfera w tym filmiku, o którym mówię w tej chwili. Także był ten ksiądz i był pastor. Też była dobra atmosfera. Tam akurat grała ładna muzyka, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, bo dawno już to oglądałem, ale z tego co pamiętam, to tak było. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim przejdę do Biblii. A mianowicie to, że dobra atmosfera będzie również towarzyszyła w momencie, kiedy człowiek będzie miał przyjąć znamię bestii. Kiedy w kościołach będzie, powiedzmy, jakieś nauczanie na ten temat
i będzie polecenie do tego, że można przyjąć z nami bestię, no bo nic nam nie zaszkodzi, tak? Tak jak mówiłem w poprzednim materiale, że pastorzy będą do tego zachęcali, to też będzie dobra atmosfera. Zupełnie jak jest dobra atmosfera, kiedy daje się tak zwaną dziesięcinę, tak? To gra ładna muzyka i tak dalej. Nie mówię ogólnie, że to jest złe, tak? Nie chcę o tym mówić nawet, tak? Jak już jesteś w kościele, dawaj te pieniądze, tak? Jak już tam uczęszczasz. Okej. Okay. Ale jeżeli jest dobra atmosfera ogólnie, kiedy czynione jest prawdziwe takie zło, kiedy człowiek, którym jest pastor, uśmiecha się i mówi, że nie ma problemu, jeżeli to przyjmiecie, to z nami bestii, kiedyś to sobie odczepicie, to jest naprawdę skandaliczne. To jest skandaliczne w sensie, to jest zgorszenie, tak? Biblia, mówiąc o skandalu, mówi o zgorszeniu z języka grzeckiego. Skandalizo, z tego co wiem, to właśnie oznacza zgorszenie. Robiłem jeden materiał na ten temat. Może dam linka pod spodem. A przejdę w tej chwili do Biblii, tak? Jak Izraelici świetnie się bawili grzesząc. Postaram się przeczytać cały 32 rozdział Księgi Wyjścia, tak? Możecie to sobie otworzyć. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział: zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Tutaj pewnie jest słowo użyte Elohim, tak? Bogowie to też oznacza Boga jedynego, jeżeli o tym mówi Biblia, ponieważ jak jest na początku użyte słowo Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to właśnie jest przetłumaczone jako Bóg, tak? A nie jest przetłumaczone: na początku bogowie stworzyli niebo i ziemię. A jest, myślę, to samo słowo użyte, tak? Jak jest napisane: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, to też jest użyte słowo Elohim, tak? Czyli to ogólnie jest w liczbie mnogiej, tak? Słowo Elohim, słowo El, to jest Bóg, ale tłumaczymy to jako: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, a jak się mówi o Bogu jedynym, no to też jest słowo Elohim użyte, tak? Więc też ogólnie można powiedzieć, żeby ani jednego Boga nie mieć obok Boga prawdziwego. Czyli tutaj można to przetłumaczyć: oto to jest twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, tak? Ale czytam ze współczesnej Biblii Gdańskiej, jest bogowie. Właściwie to jest poprawne tłumaczenie, tak? Bogowie. Bo tak jak mówię, to jest liczba mnoga. Ale jak ktoś chce być w tym konsekwentnym, no to powinni, tak jak mówię na początku, też powiedzieć, dać tłumaczenie: na początku bogowie stworzyli niebo i ziemię, tak? No ale okej, okay, mniejsza o to. Ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał: jutro będzie święto Pana. Co się robi podczas święta? Zabawa, śpiew i taniec, tak? A nazajutrz wstali wcześniej rano, ofiarowali całopalenia i przynieśli ofiary pojednawcze. I lud usiadł, aby jeść i pić, i wstał, aby się bawić.
To właśnie było, tak? Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się Twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Ale szósty werset. On właśnie mówi o tej dobrej atmosferze, tak? I lud usiadł, aby jeść i pić, i wstał, aby się bawić. Tak jak w Izajasza jest napisane, jak ludzie mówili: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, tak? Świetnie się bawmy, bo niedługo nadejdzie koniec, tak? I dzisiaj wielu ludzi tak postępuje. Oni wiedzą, że zło się dzieje na świecie, tak? Mówię nawet o ludziach. Okej, mniejsza, bo nawet chrześcijanie też mogą mieć takie podejście. Okej, zło się dzieje, więc jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Są odstępczy chrześcijanie, którzy nawet tak myślą. Tak? I widzą, że niedługo może nadejść koniec, niedługo to wszystko, wiecie, niebo zostanie zwinięte jak zwój i ludzie myślą, że w tej chwili jest czas, aby korzystać z życia, tak, jak to się mówi, i jedzą, piją, świetnie się bawią i sobie żyją w ten sposób, tak? Ale jak zauważyliście, Pan powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się Twój lud, tak? To, że jest dobra atmosfera gdzieś w jakimś miejscu, nie oznacza, że dobro się tam dzieje. To diabeł w ten sposób zwodzi ludzi. Jest piękna muzyka, piękny śpiew. A w tym wszystkim, w tej dobrej atmosferze, dzieją się złe rzeczy. Weźmy to pod uwagę, to jest bardzo ważne. Bo ludzie tego potem nie widzą, tak? Jak jest ładna muzyka, ładny śpiew, wszystko dookoła wydaje się być piękne. Pastor się uśmiecha, biskup się uśmiecha i ludzie uważają, że wszystko jest ok, bo jest dobra atmosfera. Weźcie to pod uwagę, że niekoniecznie musi być ok, kiedy jest dobra atmosfera, tak? Szybko zboczyli z drogi, którą im przekazałem, zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiarę, mówiąc: oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Znowu tutaj może być tłumaczone: oto jest twój Bóg, tak samo jak na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, tak? Oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, Izraelu. Pan mówił dalej do Mojżesza: widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z ciebie uczynił wielki naród. Czyli dobra atmosfera wśród ludu nie oznacza dobrego nastawienia w Bożych oczach. Ludzie myślą, że jak idziesz do kościoła, jest dobra atmosfera, a wokoło nawet dzieje się grzech, to i tak Bóg jest zadowolony z tego wszystkiego, i tak Bóg to wszystko akceptuje, ponieważ dookoła jest dobra atmosfera i ludzie myślą: o, to Duch Święty tak działa, ponieważ jest dobra atmosfera, tak? I ludzie mówią, to jest działanie Ducha Świętego. Niekoniecznie. Co jeżeli Izraelici w tamtym czasie mogli sobie pomyśleć, że Bóg działa pośród nich, ponieważ jest właśnie dobra atmosfera, ponieważ świetnie się bawią, a ten cielec jest właśnie ich Bogiem i mieli dobre, pozytywne nastawienie, tak? Pomyślcie sobie w ten sposób. Oczywiście w Starym Testamencie no inaczej Duch Święty działał, tak? Nie wylewał się w ten sposób, jak widzimy w Nowym Testamencie, zwłaszcza w dniu Pięćdziesiątnicy i potem, tak? Ale weźcie to jako przykład, że oni mówili, że jest Bóg, że ten cielec jest ich Bogiem. Swoją drogą w Kościele katolickim patrzą na figury rzekomego Pana Jezusa i mówią: to jest Bóg, tak? To jest Jezus. Więc mówią: to jest ten sam Bóg,
o którym widzimy z Biblii. Nie, to nie jest ten sam Bóg. To jest figura katoliku, jaką sobie utworzyliście. To jest ten cielec, którego Izraelici sobie utworzyli. To jest dokładnie to samo, słuchajcie. Jak mówię o tym katolikom, daję to za przykład, to oni mówią, no ale Izraelici uczynili cielca, a my czynimy prawdziwego Pana Jezusa. Słuchajcie, oni tego cielca mieli za Boga, tak samo jak wy macie za Boga figurę Pana Jezusa. Jest napisane, aby nie czynić sobie podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole. Czegokolwiek. Więc ani cielca, ani też w piątej Mojżeszowej też jest, aby z tego co pamiętam, w piątej Mojżeszowej tak, aby nie czynić sobie też podobizny, czy to w postaci mężczyzny, czy kobiety. A postać mężczyzny jest właśnie w Kościele katolickim jako figura przedstawiająca Pana Jezusa rzekomo, tak? A postać kobiety to figura przedstawiająca Maryję też. Więc też figurki sobie tworzycie z tego. I też podchodzicie do tego, jakby to był wasz Bóg. A zobaczcie, jak Bóg się gniewa na to, tak? To jest tak nawiasem poza tematem, o jakim dzisiaj mówię. 11 werset. I Mojżesz modlił się do Pana, swego Boga i powiedział, dlaczego, Panie, rozpala się Twój gniew przeciwko Twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką. Dlaczego Egipcjanie mieliby mówić, wyprowadził ich ku złemu, aby ich pozabijać w górach i aby zakładzić ich z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości Twojego gniewu i żału nieszczęścia, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie i mówiłeś do nich, rozmnożę Wasze potomstwo jak gwiazdy na niebie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam Waszemu potomstwu i odziedziczą ją na wieki. I Pan żałował nieszczęścia, które miał zesłać na swój lud. Mojżesz odwrócił się więc i szedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane po obu stronach były zapisane i na jednej, i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Boga, a pismo też było pismem Boga wykrytym na tablicach. Mam ciekawy materiał na moim kanale. Nazywa się, czy jesteś zapisany w Biblii życia, tak? Obejrzyjcie sobie. To jest właśnie na ten temat. Czy Bóg ciebie zapisał, tak? W jego księdze. Za chwilę tu też o tym będzie wspomniane, tak? Jak Mojżesz mówił, że jednak przebacz ich grzech, a jeśli nie, wymasz mnie, proszę, z twojej księgi, którą napisałeś, tak? A to tak nawiasem. Może podam linka pod spodem, jak nie zapomnę. Gdy Jozue usłyszał głos wołającego ludu, powiedział do Mojżesza, odgłosy bitwy w obozie. On odpowiedział, nie jest to głos zwyciężających, ani głos pokonanych. Słyszę raczej głos śpiewających. W Biblii Tysiąclecia jest napisane, że słyszę głos dwóch chórów. Tak, czyli znowu świetnie się bawili. Była świetna atmosfera. Gdy się przybliżył do obozu, zobaczył cielca i tańce. Tak? Mojżesz wówczas rozgniewał się bardzo. Rzucił z rąk tablicę i stłukł je pod górą. Wziął też cielca, którego zrobili, spalił go w ogniu, skruszył na proch, wysypał na wodę i kazał ją pić synom Izraela. Potem Mojżesz powiedział do Aarona, cóż ci ten lud zrobił, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? Aaron odpowiedział, niech się nie rozpala gniew mego Pana, ty znasz ten lud i wiesz, jak jest skłonny do zła. Mówili mi bowiem, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas
wyprowadził z ziemi Egiptu i odpowiedziałem im, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. Dali mi je i wrzuciłem je w ogień i tak powstał ten cielec. Gdy Mojżesz widział obnażony lud, bo Aaron uczynił go nagim ku jego hańbie wobec jego wrogów, wtedy Mojżesz stanął w bramie i powiedział, kto jest za Panem, niech przystąpi do mnie. I zebrali się przy nim wszyscy synowie Lewiego. I Bóg powiedział do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, niech każdy przepasza swój miecz do swego boku, przejdźcie przez obóz tam i z powrotem do jednej bramy, od jednej bramy do drugiej i zabijajcie każdy swego brata i każdy swego przyjaciela i każdy swego bliźniego. To miał być gniew właśnie. To było sądem z powodu tego grzechu, tak? Że mieli nawet nie żałować swoich najbliższych, tak? I synowie Lewiego postąpili według słowa Mojżesza. Tego dnia poległo z ludu około 3000 mężczyzn, bo Mojżesz powiedział, poświęćcie dziś Panu swoje ręce, każdy na swego syna i na swego brata, aby dał wam dziś błogosławieństwo. Tak. W tym sensie mieli ich pozabijać. Mieli pozabijać tych, którzy miłowali. To była kara za ich grzech. Nazajutrz zaś Mojżesz powiedział do ludu, popełniliście wielki grzech. Wstąpię teraz do Pana, może go przebłagam za wasz grzech. Mojżesz więc wrócił do Pana i powiedział, proszę, ten lud popełnił wielki grzech, bo zrobił sobie bogów ze złota. Teraz więc przebacz ich grzech, a jeśli nie, wymaź mnie, proszę, z twojej księgi, którą napisałeś. I mówię, robiłem materiał na ten temat, tak? Czy jesteś zapisany w Biblii życia? Tak się nazywa chyba. Pan powiedział do Mojżesza, tego wymarzę z mojej księgi, kto zgrzeszył przeciwko mnie. Idź teraz, prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem. Oto mój anioł pójdzie przed tobą, ale w dniu mego nawiedzenia ich też nawiedzę za ich grzech. Czyli nie wystarczyło to, że oni nawet uczynili taką rzecz, że mieli pozabijać swoich bliskich, tak? Aby gniew Boży gorszy na nich nie stąpił, bo i tak to by miało miejsce, tak? Ale Bóg i tak ich potem ukarzał. Tu jest napisane, Pan ukarzał więc lud za to, że zrobił cielca, którego sporządził Aaron. Koniec 32 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Czy widzicie, kiedy ludzie, naród Izraela, czcili tego bałwana, tego cielca, to były śpiewy, to były tańce, była muzyka, dobra atmosfera. Ludzie by powiedzieli, atmosfera nieba dzisiaj, tak? Że jest atmosfera nieba. Wiecie, tak się mówi dzisiaj. Ale czy w tej atmosferze nieba nie dzieje się przypadkiem zło? Bo może być wspaniała atmosfera i w tym samym czasie, tak jak tutaj widzimy, może być czynione bałwochwalstwo w tej dobrej atmosferze, gdzie gra piękna muzyka i ty jak zahipnotyzowany czcisz innego Boga albo przyjmujesz z nami bestii. Tylko dlatego, że jest dobra atmosfera, że gra ładna muzyka, że ktoś w tle ładnie śpiewa. Przemyślcie to, to jest bardzo ważne, bo wielu daje się zwodzić w tej dobrej atmosferze, tak? I wielu czyni zło, podczas gdy jest dobra atmosfera. To jest zwiedzenie diabelskie. Diabeł przybiera, pamiętajcie, postać anioła światłości. On działa w dobrej atmosferze. Tak? On działa w dobrej atmosferze. Pamiętajcie o tym. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Obyście to pojęli, tak? Bo to jest bardzo ważne. Zwłaszcza w kościołach.
jest bardzo dużo właśnie tej dobrej atmosfery, tak? Nie mówię, że każdy kościół jest zły, tak? Znowu. Mogą być jakieś zarzuty w moją stronę, że uważam, że o, ty uważasz, że każdy kościół, powiedzmy, Zielony Świątkowy jest zły. Nie mówię, że każdy, tak? Ale uważajcie na to wszystko, tak? To, o czym powiedziałem. Okej, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.